Czy Miedź Legnica zanotuje fantastyczny sezon i będzie prawdziwą rewelacją na poziomie Fortuna pierwszej ligi? Początek sezonu na pewno na to wskazuje. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po zakończonym spotkaniu Brugbe Termalika Nieciecza. Miedź Legnica, wynik 1-4, no i gdzieś tam Miedzianka, która spadła nie tak dawno z Ekstraklasy, inkasuje komplet. Zanim krótko o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też koniecznie o przycisku lubię to. Pod materiałem generalnie drużyna Radosława Beli imponuje. Mówię tutaj jakby na bazie tego meczu wygranego wysoko w Niecieczy, ale też tej pierwszej kolejce w meczu domowym, kiedy drużyna Radosława Beli wygrała z GKS Katowice. Co może się podobać? Na pewno taka, powiedziałbym, otwartość w grze do przodu i też taka duża swoboda w kreowaniu akcji. Mówię tutaj o takich wielu schematach rozegrania i generalnie dużej otwartości ofensywnej. Nie ma takiego, powiedziałbym, jednego utartego szlaku, jeżeli chodzi o atakowanie, bo zarówno gra flanką może imponować. Mówię tutaj o skrzydłowych, a więc Michalik plus Antonik. Obydwaj zresztą wpisali się na listę strzelców, Michalik dwukrotnie. I też, powiedziałbym, taka gra bez typowego jednego napastnika, czyli takie rozkładanie tego ciężaru odpowiedzialności za zdobywanie bramek, za wprowadzanie piłki do takiej tercji ofensywnej, no i coś, co jak widać drużyny rywala mają z tym duży problem. Jeżeli chodzi o Brugbet, drużynę, którą ja osobiście typowałem jako tą, która awansuje, gdzieś tam nie będzie miała problemu z tym, żeby zameldować się w Ekstraklasie. Przypomnę tylko, Słoniki przed rokiem były trzecią drużyną, która po tym sezonie zasadniczym właśnie zajęła trzecią lokatę. Ostatecznie przepadła w barażach z Puszczą Niepołomice w tym finałowym meczu. No tutaj myślę, że jest spory problem. W tym meczu z Arką dużo dobrego z przodu, ale też dużo złego z tyłu. Pamiętamy wynik 2-2, no i generalnie taka gra, gdzie bramkarz, a więc Topór, miał wiele pracy. Dzisiaj również sporo problemów w defensywie. Myślę, że tutaj Miedź była bezlitosna, jeżeli chodzi o wykończenie tych sytuacji. Jednocześnie Brugbet miał może taki krótki moment na początku drugiej połowy, w którym wyglądał całkiem nieźle, no i moment, który spuentował bramką. Poznar wpisał się na listę strzelców, no ale gdzieś ekspresowo odpowiedzieli goście, no i tutaj Michalik trafił na 3-1. Końcówka meczu, no to też taka, powiedziałbym, dominacja drużyny z Legnicy, no i bramka, która ustawiła wynik meczu na 1-4. Generalnie Miedź imponuje, komplet punktów po tych dwóch meczach, no i chyba śmiało możemy powiedzieć, że taki naprawdę bardzo udane wejście do Fortuna pierwszej ligi i naprawdę ciekawy start. Nie chodzi mi tylko o zdobyte punkty, ale przede wszystkim o taką ofensywną grę, no bo nawet jeżeli tutaj wynik meczu byłby, no nie wiem, 0-1 dla Miedzi, to i tak chwaliłbym drużynę Radosława Beli za taką otwartość, pomysł, lekkość i sposób na rywala, no bo to naprawdę jest coś, co imponuje, no i możemy pochwalić drużynę Radosława Beli, która być może kreuje się na faworyta nadchodzącego sezonu Fortuna pierwszej ligi. Dzięki, to tyle ode mnie z tego meczu. Zachęcam oczywiście do tego przycisku na dole o nazwie subskrybuj. Pamiętajcie o guziku lubię to pod filmem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.